Скажите меня, немножко, конечно, что это кисловод для тебя значит? Вольность, отдых, милость, сенс, гармония, норма, правило, перспектива и так далее. Tlen ma długą tradycję, prawda? Wielokrotnie Wyrypajew wystawiał to na scenie, zrobił film i zrobił także w Teatrze Wybrzeże. Kilkanaście lat temu Agnieszka Olsztyn z Michałem Kowalskim, Małgorzatą Orasz. No właśnie, bo był pan do niedawna rezydentalnym reżyserem Teatru Wybrzeże, prawda? Tak, może nawet jeszcze. Tak, przepraszam. I w... Ma pan nowy pomysł na pokazanie tlenu? Nie ma w dwójki protagonistów? Nie ma. Motywy kisłorodowe, tlenowe rozprzestrzeniają się w pokoleniu. Jest to wielogłos i diagnoza pokolenia 20-30-latków, diagnoza stawiona rzeczywistości. Przywoływanie rzeczywistości nieprzedstawionej, przy rzeczywistości tendencyjnie marginalizowanej i rzeczywistości, powiedzmy, wartości zaburzonych albo wartości sprowadzonych do absurdu czy norm boskich, które po przyłożeniu do społeczeństwa czy do jednostki, do kondycji ludzkiej czy do stanu państwa, to są miarą chaosu i nieporządku. Nie boi się pan tego, że pański kontakt z młodym pokoleniem poprzez pewną odległość wiekową, to zrozumiałe. Pamiętam, jak na przykład Andrzej Wajda kiedyś zrobił powieść Tomka Tryzny o młodzieży i zupełnie mu to nie wyszło, bo po prostu nie czuł tego pokolenia. Tlen jest znany z bardzo ostrych, mocnych fragmentów. Tam między innymi były odniesienia do pedofilii w kościele i tak dalej, i tak dalej. Czy tak ostro też będzie pan drapać? Tak, tak. To jest zaleta tego utworu, który rezygnuje z fabuły, z elegancji, zmienia konwencję po to, żeby wejść w bezpośredni kontakt z takim silną interwencją i z takim gigantycznym napięciem, takiego moralnego niepokoju. I to na pewno ocaliliśmy więcej jeszcze, porównując z tą wersją wydawniczą. Ten spektakl jest wzbogacony jedną ze scen z filmu, która nie ukazała się drukiem nigdy. Właśnie tak to nagrywaliśmy teraz, ten czwartek. I to, jak widać też przynosi pożytek dla polskiego widza. No właśnie, czy tak zwana bieżączka, tak, czyli bezpośrednie odniesienia do naszej rzeczywistości lokalnej czy w polskiej, też będzie to obecne w pańskiej prezentacji? Tak, no tego nie trzeba nachalnie rymować, to po prostu samo stanowi lustro dla rzeczywistości naszej. Nie trzeba nic naginać. Myślę, że okoliczności społeczne jakby do wzmacniają akustykę utworu, że wiem, mapa wojen religijnych jest jeszcze większa niż onegdaj. Nasze wątpliwości co do natury naszego katolicyzmu są spore. Nieufność w znaczenie słów, którym się nadaje użytek propagandowy czy publicystyczny, nieufność wobec tych słów jakby narosła jeszcze bardziej. Więc sprawa słownika moralnego, społeczno-krytycznego jest rzeczą bardzo aktualną. Tutaj, jeśli dobrze rozpoznałem, są dwa pokolenia aktorskie. Tak. Jeden to jeszcze studenci. Już tak właśnie świeżo upieczeni. A, świeżo, czyli adepci, tak? I dyplomanci i dwoje troszkę starszych kolegów. Ile pan dał im miejsca? No bo pewnie pan był też ciekawy, jak młodzi, co chcą powiedzieć. Oni mieli tutaj pole do własnego wkładu, widzenia tej rzeczywistości. To myśmy nie przepisywali tego tekstu. On się jakby prywatyzuje przez wrażliwość wykonawców.
a w sensie takim już powiedzmy scenicznym, to mają pewną wolność improwizacji, która dotyczy... Ale ruchowo-taneczny, a... No ale też no, emocjonalnych. A tekstowo dokładali coś? Nie, bo bywają repetycje, powtórzenia, ale niczego nie dopisywaliśmy. Nie ma najmniejszej potrzeby, nie ma po prostu. Jest taki szczęśliwy przypadek, że tekst się jakby zaktualizował w sposób bardzo, ale to bardzo naturalny. W filmie Wyrypajewa jest ostry rap, szalone, mogę tam szalone rzeczy się dzieją. W Wybrzeżu muzykę napisali Fish M.A.D. Tak. Tutaj wydaje mi się, ale to tylko dwa fragmenty były, tak, prawda? Tak. Że ta muzyka jest troszeczkę zmiękczona. Czy to dlatego, że teatr i teatr muzyczny, czyli jakby konwencja już obowiązuje? Nieprawda. Wie pan, no, pan zauważył w filmie, to właściwie wykonawcy są zamknięci w kloszu studia radiowego. Są w słuchawkach. Odbijają się od szyby, nie mają adresata. My tutaj mamy tę przyjemność kontaktu i rozmowy z publicznością. Sprawa muzyki, w filmie nie jest ten rap agresywny, jest raczej... Ale jest taki, no, główny bohater szczególnie, ten co tam w kożuchu chodził, no, tak dalej, ten morderca, tak? Tak, tak. No to są takie wykrzykuje, przebitki. No wykrzykuje, tak. Prawda, wręcz w pewne w kwestie. Inaczej to prowadzi. Okej. Okay. I ostatnie pytanie w ilustrację muzyczną, bo to jest napisane opracowanie muzyczne. Tak. Opracowanie, czyli wykorzystanie z jakichś materiałów gotowych i ich przetwarzanie, czy oryginalna muzyka napisana do tego spektaklu? Użyta muzyka gotowa z drobnymi interpretacjami akustycznymi. Montażowymi. Gotowa skąd? No, z bogactwa internetu. Aha, w ten klasyki, sposób, tak? Klasyki. Dał pan wolną rękę autorowi tego opracowania, czy coś pan sugerował? Myślę, że myśmy tu w dużej wzajemnej więzi realizowali to przedstawienie, więc to w absolutnym porozumieniu. Nie usługowe to było zadanie Patryka. To już naprawdę ostatnie pytanie, bo mi padło. Kojarzę pana przede wszystkim z teatrem estetyzującym, tak powiedział. Bardzo formalnie zdyscyplinowanym, dopracowanym. Pamiętam, jak Grzegorz Gzel mówił, jak on się rozkokosił w roli w genialnej epoce, prawda? Że to jest ta taka materia prób, bardzo pan nad tym pracował, a tutaj no chyba jakaś pełna wolta, prawda? Tak. Dlaczego, skąd i tak dalej, na koniec. Jest taka scena tutaj w tym tekście Wyrypajewa, scena autotematyczna o powinności artysty i o zadaniu bądź misji interwencji w rzeczywistość społeczną, polityczną. Także stąd też ta wolta. Czyli nowy rozdział? Tak. Poza tym były spotkania z młodymi ludźmi oczywiście. Bo są bardzo młode. Większość jest bardzo młoda, tak. A duchem to są, tak. Wszyscy jednakowo młodzi. Dziękuję panu bardzo.